Dzień dobry, to Telewizja Idź Pod Prąd. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz. Zapraszam Państwa na wywiad z panią Jadwigą Chmielowską, sekretarz generalnym SDP. Jesteśmy na debacie dziennikarzy Wolność Słowa, Kocham i Rozumiem. Konferencja, debata już trwa. Jak pierwsze wrażenia pani? No, cieszę się, że do takiej debaty doszło. Przyjechali goście dziennikarze i z zachodniej Europy, bo i są Francuzi, i Belgowie, i przyjechał nawet przedstawiciel ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku. Także sądzę, że może cokolwiek zrozumieją. Była już w tej chwili debata o dezinformacji. No, zaskoczyło nas to, że Belg powiedział, że nie powinno się używać fake news. No a jak używać, jeśli ktoś podaje jako fakt zwykłe kłamstwo? No to jest to fake news. Później była debata, znaczy rozmawiano o dezinformacji. Świetna była Łotyszka. Bardzo dobrze we wcześniejszym panelu występował Estończyk i Rumunka również. No, mam wrażenie, że ci z Europy Środkowej Wschodniej, czyli te kraje postsowieckie, rozumieją bardzo dokładnie, o co chodzi i mają, sama tak powiedziałam w dyskusji, mają chyba szczepionkę. I ta choroba teraz tego zachodniego komunizmu, bo to jest komunizm, tylko pod innymi hasłami. No, u nas była walka klas, a w tej chwili jest walka płci. No więc jest to nowa ideologia wszczepywana. Jest poprawność polityczna. Bardzo dużo dzisiaj rozmawialiśmy o poprawności politycznej, która jest próbą założenia kagańca na media. No i też dezinformacji, którą niestety prowadzą dziennikarze. Ja dałam przykład pani Mitchell z NBC, która no, chce chyba wywołać antyamerykanizm w Polsce. Jest to trudna sztuka, ale widać, że starają się. Gdyby to była młoda dziennikarka, machnęłabym ręką, że no, głupia dziewuszka, niedouczona, bez doświadczenia. Ale to jest babka w moim wieku albo i starsza. Jeszcze żona byłego szefa Fedu. Jest bardzo znana, popularna. Jeśli ona mówi to w dniu, kiedy całe media i opinia publiczna światowa jest skierowana na Polskę, ona mówi, że Żydzi w getcie walczyli z polskim reżimem i jakimiś bliżej nieokreślonymi nazistami, a wiemy, że poziom edukacji na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, no jest jaki jest, ja nie chcę tego komentować, no to obawiam się, że ona robi to specjalnie, prawda? No i jeszcze ponoć przeprasza na jakimś swoim portalu, bliżej nieokreślonym, nieznanym. Powinna w największej oglądalności, w wiadomościach przeprosić za swoją głupotę, jeśli to by była tylko głupota. No bo zawsze biorę pod uwagę, że ktoś może być głupi. No ale jak mówię i twierdzę, to głupota nie jest bezdenna. Głupota też ma swoje granice. I nie wierzę w głupotę ludzi wykształconych, prawda? Także no, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dzisiaj no niestety wicepremier Gliński próbował chyba bronić Chiny, bo stwierdził, że Chiny, no w Chinach się nie da wprowadzić demokracji, no i musi być komuna. Przynajmniej ja tak zrozumiałam. No być może on nie chciał tak powiedzieć, ale ja tę wypowiedź tak zrozumiałam. No więc nie wiem, czy my liczymy na to, że Chiny będą tu inwestować. Jeśli będą inwestować w Polsce, to tylko w swoim interesie, prawda? No i gość nasz specjalista ze Stanów Zjednoczonych. Tak, pan Zhang, ja właśnie chciałem się odnieść, może wejdę w słowo, przepraszam bardzo, bo takie pytanko, bo jest faktycznie pan z Nowego Jorku pochodzenia chińskiego, pan Zhang, który się specjalizuje właśnie w tutaj tym kierunku chińskim, że tak ogólnie powiem. I on chyba właśnie na pani redaktor pytanie odpowiedział, że no Chińczycy faktycznie dużo inwestują tutaj w tej Europie, tylko co to są za pieniądze? To są pieniądze ukradzione obywatelom
chińskim w cierpieniach, w niewoli, zniewolony jest ten naród. I no, skoro oni są tacy dobrzy, to dlaczego nie inwestują u siebie i nie naprawiają u siebie szkód, a inwestują tutaj? Tak sugerował, że no, nie do końca jest fajnie z tymi inwestycjami chińskimi. Tak, no my, którzy przyjmują te inwestycje, którzy z nimi współpracują, my jesteśmy współudziałowcami w zbrodni, bo trzeba wiedzieć, że tam 80 milionów, jak pan Zhang powiedział, żyje poniżej granicy ubóstwa, a mało się u nas o tym mówi, że tam na więźniach prowadzony jest proceder poboru narządów i to robią tym ludziom na żywca, na zamówienie. Czyli jeśli jest zamówienie na nerkę czy serce odpowiednich parametrów, no to oni szukają takiego więźnia i pobierają. To nie są tylko z Falun Gong, ale również chrześcijanie. I z tego, co ja ustaliłam, to Chińczycy są przerażeni tym, że Ojciec Święty podpisał umowę z tymi oficjalnymi chrześcijanami, ponieważ to kasuje ten podziemny kościół prawdziwy. No więc nie wiem, czy to też uległ Ojciec Święty propagandzie chińskiej. O co tu chodziło? No nie chcę już wchodzić w szczegóły, no ale jest to też niefajne, że tak powiem. I chrześcijanie no, powinni jednak się jednoczyć w Chinach. Ja wiem o tym, że tam jest współpraca tych kościołów protestanckich z kościołem katolickim i to jest dobrze, bo no, Chrystus był jeden, prawda? No, i powinniśmy jednak bronić Chińczyków, bronić chrześcijan, no i bronić też ludzi, którzy się sprzeciwiają temu genocydowi, czyli ludobójstwu. Mhm. Tak, takie pierwotne prawdy czy prawa są niezmienne, niezależnie od tego, czy się jest protestantem, chrześcijaninem, czy buddystą choćby nawet, czy wyznawcą Falun Gong, więc mamy o co walczyć, jak też walczyć, no bo rozmawiano tutaj też o pewnych narzędziach, ale chciałem się też spytać odnośnie sytuacji tutaj w Polsce. No PiS rządzi już 3 lata ponad. Czy wywiązuje się z obietnic wyborczych, czy możemy być zadowoleni, czy możemy wiązać jakieś dalsze nadzieje, jeśli chodzi o kolejną pracę PiSu? Znaczy, ja się cieszę, że PiS rządzi, no bo PO to wiadomo, jaka to była grupa przy władzy, afera goniła aferę. Cieszę się z tych reform, które przeprowadził, aczkolwiek uważam, czy oczekiwałam więcej. Oczekiwałam rozliczeń, to niestety idzie za wolno. Oczekiwałam reform, które faktycznie pozwolą na rozwój przemysłu. Tego nie ma. Nie jest to kierunek taki jak w drugiej RP, prawda? Że państwo zbudowało stocznie, zbudowało magistralę węglową, zbudowało centralny okręg przemysłowy i tam powinny iść głównie pieniądze na inwestycje, na odzyskanie tego przemysłu, co w trzeciej RP zniszczono, prawda? Bo zniszczono praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. To idzie moim zdaniem zbyt wolno. Nie wiem, no część rzeczy mi się podoba, część rzeczy mi się mniej podoba, a część mi się rzeczy nie podoba w ogóle. Jestem ze Śląska, więc zamykanie najlepszej kopalni i w młodej kopalni Krupiński, gdzie jest węgiel koksujący i to jest 40 miliardów pod ziemią zysku, gdzie są technologie gazyfikowania węgla pod ziemią, czyli już jest czysta energia po zgazyfikowaniu i odzyskanie tego węgla w 80 bodajże, czasami nawet więcej procentach, no to jest przyszłość. Tego się nie robi, więc mówi się dużo o innowacyjności, o różnych rzeczach, a gdy Główny Instytut Górnictwa przeprowadził skuteczne próby i one okazały się wielkim sukcesem, no to o tym się praktycznie nie mówi. Także no, z punktu widzenia Śląska ja to widzę tak sobie.
tak sobie. Chciałem się jeszcze spytać o właśnie te inwestycje PiS-u, no bo próbują faktycznie przeprowadzać różnego rodzaju inwestycje, ale mnie tak niepokoi i zastanawia Centralny Port Komunikacyjny i sieć 5G, bo się okazało, że tutaj jednak jest mocne lobby chińskie, którego no rozumiem, że pani też się trochę obawia. No zdecydowanie. Ja wprowadziłabym we wszystkich firmach państwowych, ministerstwach, w urzędach zakaz używania sprzętu chińskiego. Owszem, że teraz jest, no ale kupujmy już normalny sprzęt, japoński, amerykański, jakikolwiek, ale nie chiński. Ten, który jest, no to po prostu niech działa do czasu, kiedy się popsuje i będzie spisany na straty, ale nie wolno po prostu używać nowego. Poza tym ja sobie przeczytałam w języku angielskim, napisałam w ostatnim Kurierze Wnet taki artykuł, a bomba już tyka, między innymi co my podpisujemy, jak na przykład z Huawei'em, ale tam inne są też firmy telekomunikacyjne, no to my zobowiązujemy się, że będziemy działać na rzecz rządu Chin. Oczywiście tego nikt nie czyta, bo to jest drobny druczek i kto czyta umowy w tej chwili, prawda? Ludzie podpisują i potem mogą mieć problemy. Okej, to ja teraz się odniosę trochę do przeszłości, bo wystąpiła pani ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, między innymi dlatego, że nie akceptowała pani związków Kornela Morawieckiego z Mikołajem Iwanowym. I mam prośbę, czy mogłaby pani powiedzieć naszym widzom, co to za postać i co go łączyło z Morawieckim? Dlaczego było to dla pani ważne, istotne, niedopuszczalne, żeby z tą osobą współpracować? Ja wystąpiłam ze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, bo teraz w 2007 roku założono stowarzyszenie. Ja byłam jedną z założycieli stowarzyszenia, ale wystąpiłam dlatego, ponieważ Kornel Morawiecki nie zgadzał się na lustrację w stowarzyszeniu. I chodziło o lustrację w stowarzyszeniu, bo za lustracją to on ogólnie był. Natomiast wiem, że nawet w kierownictwie były osoby, które nie dostały żadnego orderu, ponieważ znalazły się w IPN-ie dokumenty, że na przykład cała rodzina współpracowała ze Służbą Bezpieczeństwa, bo tam bodajże tylko siostra nie, ale rodzice i ten kolega współpracował i to z czwórką, czyli działanie przeciwko Kościołowi. Natomiast nie zgadzam się, ale to już teraz, bo to po 2008 roku wyszło, że Kornel jest putinolubny, nazwijmy to w ten sposób, że wspiera Rosję, że potrafi powiedzieć coś takiego, że gdyby nie Rosjanie nas wyzwolili, to byśmy nie mówili teraz w języku polskim, powinniśmy być wdzięczni. No i że Putin jest wielkim demokratą. Ja takie najbardziej bulwersujące mówię rzeczy. No i wielu kolegów się oburzyło. Jedna była taka grupa inicjatywna. Ja się dołączyłam, bo to koledzy z Wrocławia napisali taki list, że Kornel głupstwa mówi. Drugi punkt to był Putin jest, no nie jest demokratą, przestępcą. Mhm. Że tak w skrócie mówię. No i ktoś tam zaproponował trzeci punkt. Ja to dokładnie opisałam w Kurierze Wnet, że no musimy napisać, że do Mateusza, czyli do syna, my nie mamy żadnych pretensji. Oczywiście zgodziliśmy się na ten punkt, bo no nie mamy żadnych uwag. No realizuje, sądzę, że dość dobrze tę politykę PiS-u. Nie wiem, no nie mam żadnych negatywnych informacji, no więc zgodziliśmy się podpisać. No i w końcu ten pierwszy punkt jakimś dziwnym trafem zniknął, czyli że Kornel bzdury gada, prawda? No więc no takiego oświadczenia dwupunktowego to bez sensu jest pisać, no bo co, że Putin jest paskuda, to ja nie muszę z nikim uzgadniać, prawda? Piszę to od 19 lat, czyli od 2000 roku, jak doszedł do władzy. No, a że Mateusz Morawiecki jest chyba w porządku, no też, no po co, to jest bez sensu. Chodziło o odcięcie się od poglądów Kornela i po to było, zdaniem tych kolegów, to oświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o pana Iwanowa, on pochodzi z Białorusi, tam pracował
na uczelni i otaczał opieką studentów zagranicznych i gości zagranicznych. No a tutaj po prostu kłamie, bo przypisuje sobie posłanie do ludzi pracy, który jego zdaniem był odpowiedzią na list młodych socjalistów. No ciekawym trafem, że bardzo dokładnie prześledziłam, bo ja wtedy byłam członkiem zarządu regionu Solidarności 80-81. Żaden z kolegów nie mówił o tym, że Rosjanie posłali jakiś list, chociaż wiedziałam o liście Rumuna. Czyli jeden człowiek podpisał list, potem był w Rumunii aresztowany, ponieważ no, nasi się tak zachłysnęli wolnością, że podali jego nazwisko. Natomiast prześledziłam dokładnie, to był pomysł kolegów z Wielkopolski, przepraszam, południowej, czyli z Kalisza. Oni chcieli zasłynąć, żeby ich, no taki mały region przeszedł do historii. No i to Henryk Siciński, Bogusław Śliwa napisali, znaczy Siciński wymyślił, Śliwa to dał do Komisji Uchwał Wniosków. Prześledziłam wszystko, co przy tym skrobnął paluszkiem. No i tam w ogóle nie było pana Iwanowa, a ci młodzi socjaliści z Moskwy, to była organizacja założona w końcówce 70-tych lat przez dwóch pracowników MGIMO. To jest ta szkoła dyplomacji prowadzona przez KGB, GRU. No i to się odbyło w ten sposób, że tych dwóch pracowników, Kaliugin i jeszcze drugi, mogłam przekręcić teraz nazwisko, bo z pamięci mówię, oni założyli. Weszło tam masę bardzo porządnych osób. Wszedł na przykład Rywkin, który po wpadce, bo doprowadzono do wpadki, dostał 5 lat łagru i 4 lata zsyłki. Natomiast dwóch panów z MGIMO pokajali się i wyszli na wolność i do pracy w MGIMO. No więc ja na ten temat mam bardzo określone zdanie. Natomiast pan Iwanow, no w Polsce jest znany tutaj w kręgach IPN-owskich, w ogóle, ponieważ napisał tą książkę o marchlewszczyźnie, dzierżyńszczyźnie, czyli mordowaniu Polaków w latach 36-37, za to, że tylko było się Polakiem, to albo zabijano, a rodzinę wysyłano gdzieś tam do Kazachstanu i na Syberię. No to jest prawda, ale to są rzeczy, do których się teraz Putin przyznaje. Zresztą już Jelcyn przyznawał się, więc no nie jest to żadne odkrycie, ale chwała mu, że on to napisał na podstawie wycinków prasowych, z tego co wiem. No ale w ten sposób on się też uwiarygadnia i zaczyna kręcić się w środowiskach, powiedzmy, tych historycznych polskich. Dostał obywatelstwo od prezydenta Komorowskiego. Kwaśniewski i Wałęsa mu odmówili. No i potem na wniosek bodajże wojewody opolskiego został w 14 roku obywatelem polskim. I z tego co wiem, ale mogę się mylić, to Kornel go bardzo w tym wspierał. Okej, okay, to ja może jeszcze jedno pytanie, nie chcę pani za długo trzymać. Krzysztof Wyszkowski niedawno w Polskim Radiu u redaktora Michała Rachonia powiedział, że Tusk był wychowankiem SB, był szkolony przez funkcjonariusza Schlinga. Tusk był człowiekiem przysposobionym przez komunistyczne służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Ja mam wrażenie, że w polskich mediach niewiele się o tym dalej mówiło. To było raz powiedziane na antenie, a później nikt tego nie podniósł, nikt tego nie przypomina, nikt o tym nie wspomina. Jak pani myśli, dlaczego? Ja nie wiem, czy są jakieś dokumenty, sztywne dokumenty na to, że faktycznie tak było. I być może po prostu dziennikarze nie chcą tego ciągnąć, z tego względu, że obawiają się artykułu 212 kodeksu karnego. Już paru miało problemy i powództwa cywilnego. Nie wiem. No, po prostu tych informacji nie posiadam. Ale być może to chodziło o to. To ostatnie już pytanie odnośnie tej dzisiejszej konferencji, tego spotkania dziennikarzy. Czy ma pani jakieś nadzieje, czy konkretne oczekiwania? Jaki powinien być kolejny krok? Czy w ogóle będzie? Czy do czego to może prowadzić w przyszłości takie spotkanie dzisiejsze?
No, ja mam nadzieję, że w tej formie tych dyskusji i paneli, i spotkania okołokonferencyjnych, czyli kolacji i spotkań w hotelu i w przerwach, no, dziennikarze dojdą do tego, co jest ich zadaniem. Pokazywać rzeczywistość, a nie ją kształtować. Pokazywać fakty, ewentualnie komentować fakty, ale komentarz i moja ocena powinny być wiadome, prawda? Że fakt jest taki, my się możemy różnić w poglądach i wtedy ja będę wskazywała na inne zagrożenia albo na plusy. Ktoś ma inne poglądy, więc on będzie o innych rzeczach mówił, ale to mogą być nasze oceny danego faktu, a nie no, fakty po prostu brać z księżyca. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem była Pani Jadwiga. Pani jest sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Pani Jadwiga Chmielowska. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jestem redaktorem naczelnym Śląskiego Kuriera Wnet. Oczywiście, przepraszam bardzo, że nie wspomniałem. Bardzo mi było miło, bardzo nam miło. A dlaczego o tym wspominam? Ponieważ oprócz miesięcznika Śląsk jest to jedyna polska prasa na Śląsku, która pokazuje patriotyzm Ślązaków, porusza sprawy gospodarcze, są tyle mojej wiedzy na temat kopalni Krupiński, wskazuje zagrożenia i my staramy się publikować tylko tych autorów, którzy są specjalistami. Czyli jak człowiek pisze o górnictwie, to tu musi być górnik. Pisze o historii, to musi być to przynajmniej doktor historii. No, pokazujemy też Powstanie Śląskie. Teraz mamy w tym roku setną rocznicę pierwszego Powstania Śląskiego. No, chcemy po prostu pokazywać i dumę podnosić Ślązaków z tego, że oni są Ślązakami, że 600 lat utrzymali znajomość języka polskiego, że walczyli o to, żeby była przynależność do drugiej RP. No i dlatego te rzeczy robimy, żeby po prostu szerzyć wiedzę. No, nasze środowisko z kolei zgadza się z tymi postulatami, o których pani mówi, co do Chin, co do węgla polskiego, co do innych kwestii, więc jest nam bardzo miło i na pewno będziemy też śledzić pani dokonania dziennikarskie i liczymy na dalszą współpracę. Bardzo nam było miło. Dziękuję pięknie. Śląski Kurier Wnet wychodzi w całej Polsce. Trzeba pytać o Kurier Wnet i wtedy w kioskach w Lublinie, w Krakowie, w Szczecinie można dostać też Śląski Kurier Wnet. Dziękuję i dziękuję Państwu. Dziękujemy.